Więc towarzysze, dzisiaj filmik będzie krótki, tak jak ostatnio, więc może takie komunikaty weekendowe. W niedzielę będziemy mieli 22 kwietnia urodziny Włodzimierza Lenina, więc możecie już szykować Prince Polo. Należy właśnie za pomocą Prince Polo czy batonu Grzesiek. Wtajemniczo nie wiedzą o co chodzi, świętować, więc może będzie jakiś tort. Z młotem i sierpem oczywiście. Tyle jeśli chodzi o niedzielę. Jeśli chodzi o jutro, to jutro nie ma polityki. Wyjątkowo. Jutro jadę zwiedzać zamki nad Loarą. Chcę tych zamków zobaczyć jak najwięcej, więc wyruszam wcześnie rano. Ale ponieważ właśnie samemu nie mam czasu, jestem leniwy, to znaczy leniwy. Trudno, żebym mówił, że jestem leniwy, jak cały czas robię te filmy. No ale jednak, mam duże plany, jeśli chodzi o tablicę. No, pierwszy film z tablicą, cieszył się dużym zainteresowaniem, dużo słów uznania. I dlatego właśnie, towarzysze, kręcę ten film, bo proszę was o pomoc. Proszę was o pomoc. Moje pomysły na najbliższe filmy są takie. Pierwszy pomysł jest to monografia zbrodni II Rzeczpospolitej. Chciałbym więc zrobić taki jeden filmik, czy cykl filmików dotyczących właśnie zbrodni, żebyśmy mieli mniej więcej zarys wszystkich ofiar śmiertelnych w czasach II Rzeczpospolitej, oczywiście z nastawieniem głównie na robotników i komunistów. Więc tutaj, już właśnie, oczywiście chodzi o rozstrzelanych komunistów z roku 20. Chodzi o powstanie krakowskie z 23 roku. Chodzi o przewrót majowy. Chodzi o Berezę Kartuską, wybory brzeskie. Chodzi o mordowanie chłopów w czasie strajku chłopskiego. Właśnie w latach 30. i tak dalej, więc towarzysze, chciałbym zrobić tutaj duży cykl właśnie taki i dotyczący zbrodni II Rzeczpospolitej. No problemem jest to, że brakuje mi liczb, brakuje mi wykresów, brakuje mi danych. Mieszkam we Francji, trudno mi takie rzeczy zdobyć w tej chwili do bibliotek, w bibliotekach tutaj tego nie ma. A na internecie trudno się przez to przekopać, więc tutaj pierwsza rzecz jest, apeluję do was towarzysze właśnie o dokumentację. Chodzi mi konkretnie o suche liczby, jakbyście mogli właśnie w jakichś książkach PRL-owskich poskanować różne tabelki właśnie z taką bibliografią, skąd to dokładnie te dane pochodzą, żeby można się było na to powołać. Kolejną rzeczą, jaką bym chciał się zająć właśnie dzięki tym tabelkom, to jest to porównanie właśnie gospodarcze trzech systemów, to znaczy byłoby to porównanie dwudziestolecia międzywojennego, katastrofy gospodarczej właściwie w drugiej RP, sukcesu gospodarczego PRL, skupiając się głównie właśnie, to znaczy w ogóle zrobić taki cykl dotyczący sukcesów gospodarczych PRL, żeby dla potrzeb właśnie statystycznych porównania tego. Też najbardziej mnie interesują pierwsze 20 lat PRL-u, oczywiście można też zrobić oddzielny filmik dotyczący dekady Gierka. I można by to jeszcze porównać właśnie z pierwszym dwudziestoleciem wolnej Polski kapitalistycznej. Więc już teraz mogę wam powiedzieć, że na tym tle PRL wygląda najlepiej pod każdym właściwie wskaźnikiem. Gospodarka Polski właśnie po 1945 roku rozwijała się i szybciej niż ta po 1989. Właściwie po 1989 roku to mieliśmy do czynienia ze zwijaniem się gospodarki, zamykaniem fabryk, zamykaniem zakładów pracy. I tak naprawdę jakieś takie odbicie się od dna to dopiero w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Co dalej? Dalej. Kolejne tematy, którymi chciałbym się zająć, to po pierwsze właśnie zbrodnie kapitalizmu.
I tak właśnie, no oczywiście jest to temat oklepany, już sporo razy ludzie się na ten temat wypowiadali. Ja jednak tutaj chciałbym dokładne liczby właśnie. Co dalej? No oczywiście chciałbym mieć zbrodnie Stanów Zjednoczonych, kolejny filmik, zbrodnie NATO. No i tak właściwie można w nieskończoność, więc ten filmik właściwie jest po to, żeby wam powiedzieć, towarzysze, no, że są narzędzia, to znaczy jest kanał, jest prowadzący, jest tablica, więc właściwie jest wszystko, co trzeba, żeby zrobić dobry propagandowy filmik bazujący na faktach, tylko brakuje tych faktów. No, fakty wiem, że one są, no bo to są. No ja nie mówię o rzeczach wymyślonych, tylko no, na podstawie iluś tam różnych książek wiem, że jest się do czego odwołać, jest na czym bazować. No, no niestety no, nie mam tej faktografii przy sobie. No więc tyle na szybko. Oczywiście to są jakby pomysły na najbliższe filmiki. Jak macie inne pomysły, to czekam na wasze propozycje. Właśnie jakie macie pomysły, no ale przede wszystkim czekam na tabelki, na dane, na fakty, na liczby i albo właśnie linki w komentarzach, czy pod tym filmem, czy pod innymi filmami, albo możecie wysyłać to na maila tofmichal@gmail.com. Problem ze wklejaniem linków na YouTubie jest taki, że czasami te komentarze są blokowane jako spam. Więc tam, gdzie są wklejone linki, to więc czasami lepiej jakby zrobić przerwę w linku. Tak ja tam się domyślę, o co chodzi. No to tyle, towarzysze. No, dzisiaj, jutro rano trzeba wstać, jedziemy nad Loarę. Troszkę będzie ileś godzin spędzonych w samochodzie. Więc towarzysze, pamiętajcie, że w niedzielę będziemy świętować urodziny towarzysza Włodzimierza Lenina i zgodnie właśnie z nową świecką tradycją trzeba mieć tort z młotem i sierpem. Mam nadzieję, towarzysze, że mnie nie zawiedziecie. Może wyślijcie mi jakieś zdjęcia właśnie. Zdjęcia, zrobimy z tych zdjęć jakiś ładny zbiór, jakiś filmik właśnie, jak tutaj polscy komuniści świętowali dzięki batonikom Prince Polo urodziny Lenina. Pozdrowienia, towarzysze.